Matka upiła swoje nastoletnie córki. Po policję zadzwonił jej syn Łucki. Policja zatrzymała matkę, która upiła swoje nastoletnie córki. Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego Województwo. Łuckie zatrzymali nietrzeźwą 52 latkę, która swoim dwóm 13-letnim córkom dostarczyła alkohol, a następnie nakłoniła je do spożycia. Poinformował w poniedziałek rzecznik Tomaszowskiej Policji ester. aspirant Grzegorz Stasiak Policja w Tomaszowie Mazowieckim dostała zgłoszenie od mężczyzny zaniepokojonego stanem zdrowia swojej małoletniej siostry. W jego ocenie, przyprowadzona do domu przez matkę 13 latka była pijana, podał Stasiak. Do kamienicy w centrum Tomaszowa Mazowieckiego został skierowany policyjny patrol. Funkcjonariusze zastali 22-letniego zgłaszającego oraz jego 52-letnią matkę. Kobieta była nietrzeźwa, badanie alkomatem wykazało, że miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu, relacjonował. Jej 13-letnia córka również była nietrzeźwa. Policjanci ustalili, iż druga z córek przebywała u sąsiadki, u której matka piła alkohol. Przyprowadzili dziewczynkę do mieszkania. Ona także była pod wpływem alkoholu, przekazał. Ustalono, iż alkohol nieletnim podała ich matka. Kobieta kupiła wino i udostępniając je córkom nakłoniła je do jego spożycia, podkreślił. 52-latka po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i rozpijania swoich małoletnich córek. Kobiecie kara grozi nawet do 2 lat więzienia.